Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 6. Słowo Boże jest jak miecz. Chciałbym podzielić się pewną radą z mężczyznami, którzy myślą o posłudze Słowem Bożym. Jeśli skorzystasz z mojej rady, to nie będziesz starał się być kaznodzieją, który opowiada historyjki, ale kaznodzieją ekspozycyjnym. Wiem, że szczególnie dziś Twój kraj bardzo potrzebuje Słowa Bożego, niesfałszowanego Słowa Bożego, bo nie ma takiej książki, która zmieniałaby życie ludzi tak jak Biblia. Jeden z profesorów Uniwersytetu w Chicago wygłosił kilka wykładów na temat Księgi Hioba, i nie było w Chicago budynku wystarczającego, aby pomieścić wszystkich zainteresowanych ludzi. Jeśli tylko Biblia. Ma szansę mówić sama za siebie, to na pewno zainteresuje ludzi. Jestem zmęczony i mam dość słuchania z zakazalnicy moralnych opowieści. Potrzeba by tysiąc stron takich wykładów, aby nawrócić dziecko w wieku pięciu lat. Dajcie ludziom czyste słowo Boże. Niektórzy kasnodzieje używają Biblii tylko jako tła, zwykle zaczynają od tekstu biblijnego. Ale szybko od niego odchodzą. Zmieniają tematy i mówią trochę o astronomii, trochę o geologii i tak co niedziela. A potem zastanawiają się, dlaczego ludzie, którzy ich słuchają, sami nie czytają swoich Biblii. Osobiście uważam, że Charles Spurgeon był jednym z najlepszych kaznodziei, ale wolę raczej usłyszeć, jego objaśnia pismo, niż słuchać wszystkich jego kazań na inne tematy. Czy wiesz, dlaczego dr John Hall tak dobrze głosił kazania? Otwierał swoją Biblię i wykładał. Czy wiesz, dlaczego Andrew Bonar tak dobrze głosił kazania, choć miał bardzo słaby głos? Otwierał swoją Biblię i wykładał. A ponad tysiąc osób słuchało go w każdą niedzielę dwukrotnie, rano i wieczorem. A wielu z nich robiło notatki i wracało do domu. Przepisywali je i wysyłali jego kazania na cały świat. Zwyczajem doktora Bonara było głosić swoje kazania i studium biblijne, głosząc księga po księdze, fragment po fragmencie. I nie było takiej części Biblii, w której nie mógłby znaleźć Chrystusa. Byłem w Londynie w 1984 roku i spotkałem pewnego adwokata, który właśnie przyjechał z Edynburga. Powiedział mi, że był w Glasgow kilka tygodni wcześniej i miał szczęście, ponieważ słyszał kazanie Andrew Bonara. Powiedział, że na kazaniu, kiedy Bonar dotarł do części listu Galacjan, gdzie jest napisane, że Paweł udał się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem. Usłyszał. Puśćmy wodze fantazji, powiedział kaznodzieja. Wyobraźmy sobie... Że pewnego dnia mogło być tak. Piotr zwrócił się do Pawła i zapytał: Pawle, czy chcesz się przejść na mały spacer? A Paweł odpowiedział, że chciałby. Więc zeszli ulicami Jerozolimy, ramię w ramię, aż do potoku Cedron. I nagle Piotr zatrzymał się i powiedział: Spójrz, Pawle, to jest właśnie to miejsce, gdzie nasz pan modlił się, cierpiał, i pocił się wielkimi kroplami krwi. To jest właśnie to miejsce, gdzie Jan i Jakub zasnęli. Ja także zasnąłem. Właśnie tam. Niedługo potem Judasz przyszedł go zdradzić. Słyszałem, jak nasz pan mówił do Judasza, mówił tak uprzejmie, zdradzasz mistrza pocałunkiem, a potem go związali i zabrali. Następnego dnia Piotr mógł zwrócić się ponownie do Pawła i zapytać: Czy nie chciałbyś się dziś przejść na jeszcze jeden mały spacer? A Paweł odpowiedział, że chętnie. Tego dnia mogli pójść na górę Kalwarii. A kiedy weszli na wzgórze, Piotr powiedział: To tutaj, Pawle, to jest właśnie to miejsce, gdzie Pan umarł za mnie i za ciebie. Widzisz tę dziurę? To tam stał Jego krzyż. Tam wisiał dobry łotr, a po drugiej stronie wisiał drugi. Maria Magdalena i Maria, Matka naszego Pana, stały tam, a mnie nie było pod krzyżem. Ja bałem się, przyglądałem się z daleka. Poprzedniej nocy, kiedy się go wyparłem, spojrzał na mnie z taką miłością, że złamał mi serce. A ja nie mogłem znieść zbliżenia się na tyle, by dokładnie obserwować ostatnie godziny jego życia. To była dla mnie najciemniejsza godzina mojego życia. Miałem nadzieję, że Bóg okaże swą moc i zabierze go z krzyża. Słuchałem i myślałem, że usłyszę jego głos i wyobrażałem sobie całą taką scenę, ale to wszystko skończyło się, gdy żołnierz wbił włócznię w jego bok. Następnego dnia Piotr mógł zwrócić się ponownie do Pawła i spytał, czy nie zechciałby pójść na kolejny spacer? A Paweł ponownie powiedział, że chciałby. I znowu przeszli ulicami Jerozolimy, obok potoku Cedron, obok Góry Oliwnej, i gdy zatrzymali się, Piotr powiedział: Tutaj Pawle, to jest ostatnie miejsce, gdzie go kiedykolwiek widziałem. Nigdy nie słyszałem, by mówił tak słodko jak tego dnia. To właśnie tutaj przekazał nam swoją ostatnią wiadomość, Wtedy zauważyłem, że jego stopy nie dotykają Ziemi. Wzniósł się w niebo na naszych oczach. Nagle przyszła chmura i zasłoniła go. Stałem tutaj, wpatrując się w niebiosa, w nadziei, że jeszcze raz go zobaczę i usłyszę, jak mówi. Ale wtedy dwóch mężczyzn, branych na biało, stanęło przy nas i powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Moi przyjaciele, chcę wam zadać pytanie. Czy uważacie, że ten obraz jest przekonujący? Czy myślisz, że gdy Piotr gościł Pawła, nie zabrał Go do odgrodu Getsemani? Czy możliwe jest, aby nie zabrał Go na górę Kalwarię? Ja sam spędziłem kiedyś w Jerozolimie osiem dni i każdego ranka chciałem zejść do ogrodu, gdzie mój pan pocił się wielkimi kroplami krwi. Codziennie wspinałem się na górę oliwną i spoglądałem w górę na błękitne niebo, gdzie nasz pan udał się do swego ojca. Ja nie mam wątpliwości, że Piotr zabrał Pawła, przynajmniej na te trzy spacery. Gdyby istniał człowiek, który mógłby mnie zabrać do miejsca, gdzie mój pan poci się tymi wielkimi kroplami krwi, czy myślisz, że nie prosiłbym go o to, aby mnie tam zabrał? Gdybym mógł mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć miejsce, gdzie jego stopy ostatnio dotykały ziemi, czy myślisz, żebym go o to nie prosił? Wiem, że w tym kraju jest wielu ludzi, którzy mówią, że kazania bazujące na Biblii są nudne i nieciekawe. Tacy ludzie wolą słuchać ciekawostek i historyjek. Niestety ci ludzie nie znają Biblii i zwykle zapominają takie piękne kazania w ciągu 24 godzin. Myślę, że ta ostatnia historia dobrze zobrazuje nam różnicę pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami, którzy chcą wciąż karmić się słowem Boga, a ludźmi, którzy udają chrześcijan. Pewien człowiek zrobił kiedyś sztuczną pszczołę, która była prawie identyczna do prawdziwej. Rzucił on wyzwanie pszczelarzowi, zapytał: Czy rozpoznasz, która pszczoła jest prawdziwa? I człowiek ten wypuścił dwie pszczoły, a drugi patrzył i widział, że obydwie brzęczą jak zwykłe pszczoły i wyglądają tak samo. Pszczelarz jednak położył kroplę miodu na ziemi. I żywa pszczoła natychmiast przyleciała do miodu. Tak właśnie jest z nami. Jest wiele osób, które twierdzą, że są chrześcijanami, ale nie potrafią rozróżnić, kiedy kaznodzieja daje im prawdziwy miód, a kiedy fałszywy pokarm. Tylko prawdziwe pszczoły idą po miód, tylko prawdziwi chrześcijanie chcą się karmić niesfałszowanym słowem Bożym.